Cześć, witam Was serdecznie, moi widzowie i górnicy. Kłania się Wam oczywiście górnik Baksi. Moi drodzy, dziś prezentuję Wam koparkę niezbudowaną przez siebie, nie będącą w moim zarządzaniu. Przyjechała ta koparka oczywiście z Wielkiej Brytanii, bo tu skontaktował się ze mną jeden z widzów, górnik THC. Pozdrawiam Cię, przyjacielu i górniku. Chciał oczywiście, żeby mu pomóc, bo ma problemy z koparką. Była ta koparka ustawiona gdzieś u kogoś do opieki i nadzoru. I zawsze coś tam się działo, zawieszała się, blokowała się, grzały się cały czas oczywiście karty. I moi drodzy, no żeście tam z tym opiekunem tej koparki dogadał się, żeby przygotował tę koparkę, spakował i wysłał ją tutaj do Polski, do mnie. No i skontaktowaliśmy się oczywiście mailowo i moi drodzy, no wysłał tą koparkę, ten jego opiekun, tego górnika THC i przyjechała ta kopareczka, no całe duże pudło, tak jak widzicie, ja wyjąłem tą koparkę z tego pudła i jest w takim stanie, jakim tu prezentuję, więc co ja mogę o niej powiedzieć? Stan tej koparki mega opłakany. Zobaczcie sobie, co tu się dzieje. Podokładane jakieś zewnętrzne drugie wentylatory. Na opaski cuda wianki. Tu wentylatory w kartach, bo są tu karty 1070 Ti-ki, GeForce GTX. Wszystko wentylatory pozacierane. Nie chcą się kręcić, łożyska pouszkadzane. Tutaj postaram się kamerą jakoś Wam... O, ciężko w ogóle, żeby coś obrócić. Coś tam się rusza, ale to nie nadaje się do jakiejkolwiek pracy. Tu mamy wyrwaną łopatkę, zobaczcie, w śmigle. Całym oczywiście. I ten wentylator no niby kręci się, ale no to jest już do wymiany. Ten tutaj w troszkę gorszym stanie jest, ale jakoś jeszcze chodzi. No te karty tutaj akurat mamy GameWarda, bo pierwsze trzy są producenta PNE. Ten producent tutaj jest z tych GeForce'ów 1070 Ti-ek. Potem mamy MSI Armora 1070 też Ti-kę. I tu mamy kolejną 1070 Ti-kę MSI Armor. I mamy jeszcze trzecią, tą samą kartę MSI Armora 1070 Ti-kę. Tu znowu mamy GeForce'a GameWarda 1070 też Ti-kę. I tu mamy Palita 1070 Ti-kę. No powiem Wam, że te jeszcze oczywiście GameWard, no jest spoko. Ta jeszcze, no jeszcze jak Cię mogę, ta jest jeszcze spoko, ten palit przeżył i jeszcze go da się zreanimować. No ta również jeszcze Armor by jeszcze dała spokojnie, można popracować. Po oczyszczeniu, przygotowaniu będzie jeszcze mogła pracować. Reszta, no to tu te PNE, te trzy karty są do kapitalnego remontu, wymiany wentylatorów i dopiero wyczyszczenia, przygotowania do pracy. Tak jak tu widzicie, cuda wianki w opłakanym stanie, zaniedbane, niekonserwowane, nieczyszczone, nic nie robione przy tej koparce. Mamy tu płytę Asusa z jakimś tutaj pewnie Celeronem. Jest to model Prime Z270A. No, klasyczna, normalna płyta, oczywiście pod Intela i podłączonych mamy 8 kart, 7 na normalnych złączach PCI Express, a tu 8 karta jest podłączona przez przejściówkę M2, tak jak widzicie. Więc jest wykorzystany cały potencjał tej płyty, że mamy 8 tych kart zamontowanych 1070 Ti-ek. No i dwa zasilacze EVGA 850, jeden i również drugi taki sam z tej strony. Na razie nie odpalałem tego w ogóle. Pierwsze muszę to rozebrać, wyczyścić, przekonserwować. Te trzy karty graficzne oczywiście kapitałka. Powiem Wam, że wentylatory zobaczyłem po ile są do tych kart na AliExpress, to nie mogłem w to uwierzyć. Żeby kupić do tych komplet dwóch wentylatorów, to jest kwota z przesyłką gdzieś 170-180 zł.
spokojnie jeden komplet kosztuje. No powiem, że byłem w szoku. Wcześniej kupowałem do swoich grafik, to kosztowały 20, 30 parę złotych z przesyłką, to już był cały komplet do jednej karty graficznej. Do tych kart, no to prawie 180 zł z przesyłką. No powiem szczerze, że kosmos. Normalnie kosmos. Kable, wszystko jest do czyszczenia. Do przeróbek oczywiście zasilanie na riserzy, bo no ja już tutaj nie będę chciał robić to na takie krótkie systemy, prawda, przez SATA. Wszystko to jest do odnowienia, do zrobienia kapitalnego remontu i przygotowania tej koparki, moi drodzy, dopiero do jakiejkolwiek pracy. No stelaż jest mega ciężki, bo jest to stalowy stelaż, nie jest to jakiś aluminiowy, więc nawet go wyjęcie z tego pudła, które zapakowany był w kartonie specjalnym, ta koparka była zapakowana i wyjęcie jej całej, no to graniczyło z mega wysiłkiem. We dwóch, prawda, z synem dopiero byśmy to wyciągali. Więc, moi drodzy, no trochę aż żal patrzeć, bo ktoś wydał na to duże na pewno pieniądze i ten sprzęt wygląda w tragicznym stanie. No, zrobię wszystko, będę w stanie mógł, żeby doprowadzić ten sprzęt do funkcjonowania, do działania, pokonserwuję, przejrzę cały zestaw i doprowadzę to do oczywiście działania już użytku na bieżąco i będzie wstawiona do kolokacji ta kopareczka tutaj górnika THC, ale no serce mi aż się tutaj pęka patrząc na to wszystko, jak to wszystko ktoś nie dbał o te cudze mienie, no bo powiem szczerze, że ja tak nie potrafię. U mnie to ma chodzić jak w zegarku, perfekcyjnie zrobione, dopracowane i na bieżąco pilnowane, konserwowane. Bo to jest czyjaś tutaj włożona wysiłek, praca i pieniądze, które oczywiście ktoś musiał zainwestować, więc to powinno być na bieżąco pilnowane, a nie w taki sposób doprowadzone na jakieś opaseczki pozakładane, jakieś zewnętrzne wentylatory z drugiej strony i ma to chłodzić. No litości, litości nawet jak to wygląda i ktoś nawet nie wiem, bladego pojęcia nie ma, żeby to naprawić, wymienić wentylatory, a przede wszystkim nie doprowadzać do takiego stanu. Wystarczy raz na miesiąc kopareczkę dmuchnąć sprężareczką powietrzem i czyścimy i wszystko chodzi ładnych parę lat. U mnie wentylatory, tyle non-stop przecież koparki mają pracę, tyle wentylatorów jest. W sumie tylko chyba tylko dwie karty, prawda, wymieniałem i coś tam na wentylatory. Reszta. Wszystko w 100% działa, bez żadnych wymian. Więc jak co, moi drodzy, tak ktoś zaniedbał ten sprzęt, to nie mogę wyjść z podziwu. Więc górniku THC, widzisz sprzęt, wypakowałem, jest przygotowywany do całego czyszczenia, konserwacji, przeróbek, modernizacji i oczywiście zapraszam Cię do kontaktu mailowego, żebyśmy dalej poustalali, co, jak mam tutaj działać, no bo koszty pewnie nie będą małe. Mówię, same wentylatory do trzech kart, no to będą kwoty już w sumie 700-800 zł. Więc jak najbardziej, moi drogi, no nie są to małe kwoty, żeby to wszystko doprowadzić do jakiegoś funkcjonowania. To gdzie dalej jeszcze kable, nie kable, to wszystko porobić, bo wymieniać dopiero, no to troszkę, parę złotych trzeba będzie tutaj dołożyć do tej koparki, żeby ona mogła całkowicie być sprawna i działająca, żebyś mógł dalej cieszyć się i zarabiać sobie kopiąc tą maszyną. Więc ten materiał tutaj przekazuję Wam właśnie do obejrzenia, żebyście zobaczyli, jak to jest, że jak się powierza sprzęt swój własny komuś tam zupełnie obcemu, który no nie zależy mu na sprzęcie, nie dba o to, byleby tylko się kręciło. Tak to są to efekty później oczywiście, że niestety są mega problemy z tym sprzętem. Zaczynają się po prostu psuć wszystkie elementy i koszty się tworzą same. Więc moi drodzy, polecam jednak uważać, pilnować, przeglądy robić na bieżąco przy swoich koparkach, bo to wszystko później będzie, prawda, mniej kosztowało i mniej bolało przy jakichś niepotrzebnych remontach, które wynikną same z siebie w trakcie oczywiście eksploatacji, w ten sposób nie dbając o ten sprzęt na co dzień. Więc ja tutaj się zabieram dalej do prac, bo w tle widzicie koparkę składam tutaj dla innego tam górnika i jest to tutaj
kopareczka na RX-ach, 470-kach miningóweczkach, nowa płyta, nowe karty, nowiutkie z pudełek, wszystko, nowy zasilacz, no, bardzo fajna koparka wyjdzie tutaj dla kolejnego górnika, więc będzie może materiał na kanale na temat, prawda, tych kart, jak one działają, jak ta koparka się zachowuje, więc będzie coś ciekawego znowu do obejrzenia i przetestowania, mam nadzieję, już na dniach na kanale. A w tej chwili, no, biorę się za inne prace, bo jest cały czas co robić. Każdy potrzebuje oczywiście pomocy i jak najbardziej jakiejś tam porady, oczywiście, i składania koparek. Więc pozdrawiam Was, moi drodzy. Zapraszam do kontaktu na maila foxbaxi40@gmail.com, znak małpki w środku oczywiście. I jak ktoś ma jakąś tam potrzebę ze złożeniem sprzętu, serwisowaniem, naprawą, modernizacją, wymianą i czy pomocą nadzorowaniu koparki, czy jakiejś strategii ustaleniu, to oczywiście zapraszam Was do kontaktu mailowego, czy pod tym materiałem, czy każdym innym, napisać w komentarz, żebyśmy mogli mieć ze sobą kontakt i oczywiście dalej coś wspólnie dojść do jakiegoś tam potrzeby, żeby spełnić te oczekiwania każdego z Was, które tam potrzebuje coś pomocy z mojej strony. Więc będę kończył ten materiał krótki. Taki, prawda, temat szybki, że koparka górnika THC przyjechała do kapitalnego remontu i ten remont będzie zrobiony tak, żeby oczywiście mogła funkcjonować i pracować również dla niego. Pozdrawiam Was, moi drodzy widzowie. Niech moc hash rate'u będzie z Wami. I do następnego, mam nadzieję, ciekawszego, lepszego materiału. Trzymajcie się, na razie. Hej, hej!